Panie generale, dowódca uczciwości, podinspektor Nowicki, melduje. Kadry i słuchacze szkoły policji w Słupsku. Do uroczystego pożegnania policjantów jednostki specjalnej policji. Poczet flagowy, basztusz! Do podniesienia flagi państwowej, wystrój! Poczet flagowy z okazji uroczystego pożegnania policjantów jednostki specjalnej polskiej policji wyjeżdżających na misję. Flagę państwową na marsz. Podnieś! Za chwilę nastąpi odczytanie rozkazu komendanta głównego policji o delegowaniu policjantów jednostki specjalnej polskiej policji wyjeżdżających na misję do Kosowa. Rozkaz personalny komendanta głównego policji z dnia 20 czerwca 2013 roku. Na podstawie artykułu 145a ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji deleguję policjantów 22 rotacji jednostki specjalnej polskiej policji na okres 6 miesięcy do służby w misji Unii Europejskiej i uległ stosowi w zakresie praworządności. Rozkaz podpisał komendant główny policji, nadinspektor Marek Czoczyk. Pododdziały, chodź! Kolejnym punktem naszej uroczystości będzie wręczenie flagi, którą odbierze dowódca jednostki. Wręczę panu flagę państwową. W szeregach obecnego pododdziału służbę pełnić będą policjantki i policjanci realizujący na co dzień zadania w posterunkach, komisariatach, komendach powiatowych, miejskich, wojewódzkich, centralnym biurze śledczym oraz komendzie głównej policji. Przez okres miesiąca policjanci, którzy przeszli pozytywnie proces rekrutacji, szkolili się pod okiem wykwalifikowanej kadry Szkoły Policji w Słupsku. W tym czasie nabyli nowe doświadczenia i umiejętności niezbędne do pełnienia służby poza granicami kraju. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować kierownictwu Szkoły Policji w Słupsku za stworzenie bardzo dobrych warunków do szkolenia i odpoczynku.
warunki socjalne, atmosfera, z jaką się spotkaliśmy oraz profesjonalizm kadry dydaktycznej spowodował, iż każdy z nas chętnie uczestniczył w zajęciach, korzystając z możliwości poszerzenia swojej wiedzy i praktycznych umiejętności. Osiągnięty poziom wyszkolenia to wspólny sukces. Jestem przekonany, że cele, które postawione zostały przez Komendanta Głównego Policji, zarówno przede mną, jak i przed całym kontyngentem policyjnym, zostaną w pełni zrealizowane. A czas spędzony w murach tej szkoły będzie zawsze miło wspominany. Koleżanki i koledzy policjanci, nasza misja będzie trwała ponad pół roku. Taki okres to ogromne obciążenie dla rodzin i bliskich. Życzę Wam oraz sobie, aby ten czas minął bez przykrych, niebezpiecznych zdarzeń, abyśmy wrócili w takim samym składzie i nastrojach, jakie towarzyszyć będą przy wylocie. By w momencie zakończenia służby i zjazdu każdy miał poczucie dobrze spełnionego obowiązku i satysfakcję z wykonanego zadania. Panie generale, prezentuję osiągnięcie pełnej gotowości przed 22. rotację jednostki specjalnej do pełnienia służby w ramach misji Unii Europejskiej Ulewsko-Wschodniej. Chciałbym podkreślić i podziękować kadrze Szkoły Policji w Słupsku za przygotowanie kolejnego kontyngentu, który udaje się z misją na Bałkany. Chciałbym też podkreślić, że nie będziecie tam sami. Tam również stacjonuje polski kontyngent wojskowy, który również wypełnia misję pokojową. Podkreślam to, że również jest kontyngent wojskowy, bo chciałbym zaznaczyć, że to może jest mało powszechnie znany fakt, że policja również wystawia swoje kontyngenty i bierze udział w działaniach międzynarodowych. Kontyngent w Kosowie jest największym kontyngentem policyjnym w tej chwili na tamtym terenie. Nie ma innej grupy narodowej, która wystawiałaby więcej funkcjonariuszy policji. Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że oprócz Kosowa pełnimy jako funkcjonariusze policji misje w Gruzji, Liberii, w Afryce oraz w Afganistanie. Życzę Wam przede wszystkim powodzenia. Wiadomo, że warunki w Kosowie różnią się tutaj od tych w szkole. Będziecie żyli w obozie, praktycznie w zamknięciu, w ciągłej gotowości, można powiedzieć, bojowej, z bronią przy boku, w kamizelkach, w hełmach, w pojazdach opancerzonych. To nie jest łatwa służba i dziwię się zawsze tym, którzy zazdroszczą tym, którzy wyjeżdżają. Jak tak bardzo zazdroszczą, niech może pojadą i posmakują tego chleba. Życzę Wam powodzenia, aby Was nie opuszczało policyjne szczęście i życzę Wam szczęśliwego powrotu.